Informacja do zadań od 19 do 20. Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych. I mamy tutaj trzy reakcje po kolei. Najpierw 1,2-dichloroetan reaguje z wodorotlenkiem sodu w środowisku alkoholowym w podwyższonej temperaturze, dając nam produkt X. Możemy jasno wywnioskować, że naszym X-em jest acetylen, czy też inaczej zwany systematycznie etyn. Dalej mamy reakcję trimeryzacji acetylenu, co jest charakterystyczną reakcją otrzymywania benzenu. Więc benzen sobie tutaj zapiszemy jako nasz Y i ten Y ulega reakcji nitrowania, dając nam jako produkt nitro związek, jakim jest po prostu nitrobenzen, nasz związek Z. Zadanie 20. Posługując się podziałem charakterystycznym dla chemii organicznej, określ typ reakcji trzeciej. Podkreśl poprawną odpowiedź. No i mamy addycję, eliminację, polimeryzację bądź substytucję. Zawsze zalecam w tego typu zadaniach, żeby się nie pogubić na tych literkach X, Y, Z, zapisać sobie, tak jak ja tutaj zrobiłem, to w tym miejscu, gdzie mamy dany schemat, dany ciąg reakcji chemicznych, ciąg przemian chemicznych, wszystkie kolejne produkty główne, które powstają, w wyniku czego nie zgubimy się na żadnym etapie, jak i również łatwiej będzie nam to zadanie sprawdzić, kiedy już będziemy chcieli oddać arkusz na sam koniec. Co się tutaj faktycznie dzieje? No jest to reakcja benzenu, w której nie jest tak, że ta grupa NO2 dodaje się do cząsteczki, tak? Czyli to nie jest addycja. Dlaczego nie? Ponieważ zamiast tego jest podstawienie jednego z atomów wodoru w tym benzenie grupą nitrową NO2. Stąd też możemy powiedzieć jasno, że typ tej reakcji to substytucja. I tak też trzeba było tutaj zaznaczyć jako odpowiedź. Natomiast gdybyśmy mieli cokolwiek więcej powiedzieć o mechanizmie reakcji nitrowania, to jest to mechanizm elektrofilowy, co wynika z czynnika elektrofilowego NO2+, który tutaj dołącza się do cząsteczki. Natomiast sam mechanizm nie był tematem tego zadania. Tyle wystarczyło zaznaczyć, aby uzyskać pełen punkt za zadanie 20.